Na wspólne chwile inspiracji z programem zaprasza jego sponsor. Dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych. Castorama. Są wśród nas ludzie, którzy dobro innych stawiają ponad siebie. Dzięki wam możemy odmienić ich życie. I sprawić, że ich czyny zostaną wynagrodzone. Ciężka praca, emocje i zmiana, która jest nowym początkiem. Nie. Totalne remonty szalongowskiej będą o miłości ogromnej i o poświęceniu. Takim, które buduje bardzo silne więzi. Zaczynamy. Ela naprawdę jak mało kto zasługuje, aby docenić jej ogromny wysiłek i trud. No to życie ją trochę, kolokwialnie mówiąc, przetyrało. W wieku 21 lat zmarła jej mama i ona jako 20-parolatka sama wszystko ogarniała. Został brat, który miał 7 lat. Ela jest nie tylko moją siostrą, ale od 97 roku to Ela właśnie stała się moją mamą. Przejęła także opiekę nad naszymi babciami, mamą naszej mamy i mamą naszego taty, który zmarł kilka lat wcześniej. Mimo tego natłoku obowiązków założyła rodzinę, skończyła studia. Urodziła dwójkę dzieci. No też jej małżeństwo się nie ułożyło i z mężem się rozeszli. Ale teraz ma trójkę dzieci, ma świetnego partnera. Angażuje się tutaj w prawie wszystkie okoliczne imprezy charytatywne. Mocno też się angażuje tutaj w klub sportowy Smoczych Łodzi Draco. Nie daje nikt tyle z siebie, co chciałabym spełnić jej marzenie, a jej marzeniem jest remont domu. To jest ostoja naszej rodziny i uważam, że zasługuje na to. Jesteś naszym bohaterem, Ela. Naprawdę. Elka uratowała waszą rodzinę. Zespoiła ją. Tak. Nasz tato zaczął chorować, jak byliśmy małymi dziećmi. Jak tato zmarł, ja miałam 10 lat, Ela 11. I ta mama nam znikała. Kursowała między szpitalem a nami. I Ela chyba od małego już miała to coś w sobie, że ona przejmowała rolę. To ona mówiła, masz iść spać. Tego mama powiedziała, że nie możesz robić. To jest niebezpieczne. Straciliście ojca bardzo wcześnie i potem umarła mama. Byliśmy w punkcie zawieszenia i usiadłam i mówię, Ela, i co teraz? A ona zawsze twardzielka, weszła w życie w wieku 21 lat z takim plecakiem obowiązków i została rodziną zastępczą dla naszego najmłodszego brata Daniela, który miał wtedy 7 lat. Dzwonimy do niego? Tak. I cześć, Daniel. No, przepraszam cię, że dzisiaj mnie nie będzie, ale sama wiesz, no, praca. Wiesz, też pracujesz w zespole, to wiesz, jak to jest. Wiem. Opowiesz mi trochę o swojej super siostrze? Nigdy nie było tak, że narzekała na coś jej ciężko. A właśnie, dała ci kiedykolwiek odczuć, że musiała z czegoś zrezygnować? Nie, to się wie dopiero, no jak się dorośnie, to się widzi, nie? To wydawało się takie naturalne, a później się rozumie, że inaczej to wyglądało jednak, że trzeba było poświęcić po prostu pewne rzeczy, żeby nam było dobrze. A teraz dobro do niej wróci. No, dzięki wam właśnie wróci. Dziękuję wam bardzo za to. Ela uważa, że niespodzianki w programie Totalne Remonty Szalongowskiej są ustawką. Dzisiaj przekona się, że tak wcale nie jest. Nasza niespodzianka będzie się odbywać w klubie sportowym nad jeziorem. Tam Ela jest umówiona ze swoimi przyjaciółmi z klubu na trening. Nasza bohaterka będzie myślała, że organizujemy niespodziankę dla kogoś innego, a dokładnie dla Ewy, jej koleżanki z drużyny wioślarskiej. Ela dowie się, że chodzi o nią dopiero po chwili, wtedy, kiedy pojawią się też jej przyjaciele z całej Polski. Trzymajcie kciuki, bo to jest naprawdę bardzo trudny i emocjonalny odcinek. To jest nasza bohaterka, to jest Ela. Ewa! Hej, Dorota. Cześć, ty jesteś Ewa? Tak, ja jestem Ewa. Na pewno? Na pewno. Znasz taki program z Totalne Remonty Szalongowskiej, kojarzycie? I kojarzycie, że tam jest na początku taka niespodzianka, nie? Wszyscy jak to oglądają, to myślą sobie, że to nieprawda, nie? Niemożliwe, tak. No więc Ewa,
muszę ci powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Ponieważ znamy się już od dawna, Ewa. Tak, znamy się. To wiadomo, że nie przyjechałam do ciebie, no, tylko do ciebie, Elka, nie? Totalne remonty Szlągowskiej to nie jest ustawka, wiesz? Mogę ci zrobić remont? Tak. No po takiej wkrętce sceptycyzm Eli co do naszych niespodzianek został chyba całkowicie obalony. Jedziemy zobaczyć dom. Daniel miał 7 lat, jak stałaś się dla niego rodziną zastępczą. Byłaś gotowa na tę rolę? Nie. Nikt nie jest gotowy w życiu. W żadnym wieku. Zawsze to było dla nas najważniejsze, żeby się trzymać razem. I zawsze było tak. A to mama was tego nauczyła? Tak. Mama zawsze nam powtarzała, że właśnie być twardym i liczyć na siebie. Okej, pomoc? Nie odmawiaj, ale licz na siebie. Mhm. Nigdy nie bądź taka, że sobie nie radzisz, nie, wręcz przeciwnie. Mhm. Właśnie życie za rogi i do przodu. I dzięki takiemu podejściu cała rodzina łącznie z 7-letnim bratem zawsze mogła na nią liczyć. Wychowując niepełnoletniego Daniela, Ela założyła własną rodzinę. Do dziś mieszka w domu po mamie z partnerem, z którym ma córkę oraz dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa. Rodzeństwo aktualnie korzysta z uroków sezonu wakacyjnego, dlatego 130-metrowy dom nie tętni dziś życiem jak co dzień. Stworzyłaś taki dom dla całej twojej rodziny. No wiem, tak, że to ludzi. Jest dom, który kupiła twoja mama niedługo przed śmiercią. Tak, zgadza się. Tu mama odeszła? Tak, ale króciutko była. Zachorowała bardzo mocno i szpitale, nie szpitale. I stał pustostan. Przejęłaś go. Przejęłam. Elewacja domu jest odnowiona. I to jest taki remont, który Ela przy pomocy przyjaciół przeprowadziła parę miesięcy temu, ale na przykład nie starczyło już kasy na komin. No bogato, moja droga. Podświetlenie jest. Jest. Działa nawet. Tutaj no nie, no pokaż. Nie, no musi. Jest! Wchodzimy do środka i od razu następuje atak kafelków, boazerii i dziwnej okładziny ściennej, która jest zrobiona z czegoś, co trochę jest jak styropian. Ale wielka kuchnia, przechodnia, natomiast strasznie mało miejsca do pracy masz tutaj. Czasami coś jeszcze robisz na stole na przykład, że też sobie tam... Tak, no jak są jakieś imprezy typu święta, bo coś więcej, no to niestety, ten blat jest mały. Mina twoja kuchnia. Okej. Ta kuchnia jest duża, natomiast jest nieurządzona, gdzie nie ma zmywarki i za mały jak na tę przestrzeń stół. Tu jest przejście do... Do salonu. Salon, nasze centrum dowodzenia. To jest dom, w którym się wydarzyło... No wiele. I dobrego, i złego, jak to w każdym domu. Ale zawsze staramy się myśleć tylko pozytywnie i zawsze wspominać te dobre chwile. Skąd ty masz w sobie tyle dobre, kobieto? Ja nigdy tak nie podchodziłam, że jestem dobra. Mama mnie nauczyła bądź osobą życzliwą dla innych ludzi. Słuchaj ludzi i po prostu rób tak, jak ci serce podpowiada, a będzie dobrze. Mama była strasznie ważna dla was, nie? Bardzo. Szybko jej zabrakło, niestety. Ale mama była krótko, nauczyła cię i tego dobra, i tej siły, i tego, jak też dobrą być kobietą. Mamą. Zawsze robiła wszystko dla nas, kosztem swoim. Kosztem jedzenia, dosłownie snu, którego jej na pewno brakowało. Daniel czasem mówił do ciebie, mamo. Tak. No tak, zgadza się. Ale to było słodkie. Jak był starszy, już kojarzył, o co chodzi, to ze śmiechem zawsze mamu, a za chwilę się obejrzał Ela. I było mama Ela. Mama Ela. Twój brat powiedział mi, że dopiero teraz zdaje sobie sprawę z tego, co ty dla nich zrobiłaś. Może z wiekiem dorastamy? Albo inaczej, odbieramy pewne rzeczy. Po prostu, przepraszam, głos mi się łamie. Dla mnie ten remont jest cholernie ważny, bo pokazuje siłę rodziny, pokazuje siłę miłości, która jest ponad wszystkim. I chciałam powiedzieć, że Patryk jak na 13-latka jest naprawdę niezwykle porządnym człowiekiem. To trzeba przyznać. A tu? A to sypialnia nasza. Przerobiona część obory, nie ma okna tam nawet, ale tak miało być. Tak naprawdę masz wspólną sypialnię z 13-letnim synem. Nie wkurza się twój syn? No, jak najbardziej. Tutaj naprawdę będę miała potworną zagwozdkę. Szaderski jest ten pokój. Syn ma 22 lata i trochę jest zły, że został dalej dzieckiem, bo to był pierwszy pokój dzieciaków. Tutaj widać, że pokoje dziecięce były urządzane dla dzieciaków, kiedy dzieciaki były młodsze i nie do końca spełniły się w roli pokoi dorastających razem z dziećmi. Tu rządzi Kamila. Tak, dosłownie rządzi. Przepraszam bardzo, to łóżko ma 600 metrów. Ono nie, ma 2 na 2. 2 na 2, tak jest. No myślę, że Kamila jako 18-letnia dziewczyna potrzebuje trochę innych rozwiązań w swoim pokoju i na pewno o to zadbam.
To są najwęższe drzwi świata. Tak. 60. Mhm. Jezus Maria. Może duża, ale... Ogromna, ale ja chcę ci powiedzieć, że nie kocham tych kafli. Brodzi pomalowaliśmy. Oj, proszę bardzo, to ekstra. Coś zrobić dla siebie. Widzicie? Innego. Można. Można i to zdecydowanie. A resztą zajmie się nasza ekipa do zadań specjalnych. W ciągu zaledwie 10 dni dadzą z siebie dosłownie wszystko, by spełnić największe marzenie Eli. Pomimo tajnej dokumentacji, Dorota zdecydowała, że projekt zaprezentuje dopiero jak przekona się, co w ścianach piszczy. To sprawdzimy już po przerwie. Witajcie po przerwie. Jesteśmy na Pojezierzu Wałeckim, gdzie Dorota udowodniła sceptycznej fance, że niespodzianki w totalnych remontach nie są ustawką. Od tamtej pory wydarzenia nabrały ekspresowego tempa. I właśnie rozpoczynamy demolkę. Na pierwszy ogień leci kuchnia. Darenku, nasi widzowie często pytają, skąd u ciebie ten czar, a jednocześnie tak nadludzka siła. Taki młot to taki atrybut faceta, ja wam pokażę. A co? Można? Można w kalendarzu występować? No pewnie, i to we wszystkich miesiącach. Szanowni państwo, trwają przygotowania, ponieważ tutaj za chwilę usiądzie, a właściwie położy się nie byle kto. Zobaczycie. Czyżby nasz kalendarzowy macho? Wanna jest naszykowana? Co? Już. Dziękuję, dziękuję panie Dominik. O, ale nie, no elegancko, nie. No fajnie, ja tam uważam, że bardzo przyjemna wanna. Dominik mi się troszeczkę chyba zaczyna podlizywać. No wytarł mi wannę, bo wiedział, że do niej wejdę. A wiesz, dlaczego wejdę? Bo taki program będzie. Wybierz wannę ze stolarzem. Fajny tytuł, nie? Taki sobie wymyśliłem. Obyś tylko nie musiał dokładać do tego niewątpliwego hitu. Proszę wyjdźcie z mojej łazienki, no! Rozmawialiśmy już o tym wielokrotnie. Łazienki naszych bohaterów nie są twoimi łazienkami. To nie są nasze domy. Robimy remonty dla innych ludzi. Najlepsze znaleziska są w momencie, kiedy zaczynamy zdzierać kafle, bo tam okazuje się, że pod spodem są albo kolejne kafle i jeszcze kolejne kafle. I to są piękne rzeczy. Darek! Słucham. Ja tak pomyślałam, że to jest twoja łazienka, no mogę się tym zająć. Właśnie, więc ja może troszeczkę pojadę, nie? No i pojechał. Zdziwko, Doroniu? Ej, poczekaj! Czyli tu, gdzie ja zaczęłam, było najgorzej, a ty teraz ty tak lecisz po prostu? Chcemy, że to jest sama tylko wiertarka? To jest jeszcze silne ramię męskie opalone do połowy, jak ci co asfalt kładą na ulicy. Nie wiem, może was to dziwi, że jak z tymi mięśniami wyskakuję, ale po prostu wyskakuję, bo mam. Muskulaturę boskiego stolarza pozostawiamy do waszej indywidualnej oceny. Prawda jest jedna, przy tak ciężkiej harówce siła musi kroczyć przed remontem. A co z projektem, Dorota? Ostateczny projekt powstanie dzisiaj w nocy. To jest dom, który jest bardzo stary, który był powiększony o oborę i musimy, słuchajcie, sprawdzić wszystko, dlatego że niespodzianki czyhają. Z samego rana odwiedzamy budowę. Warto przypomnieć, że jesteśmy w okolicach Wałcza, czyli mekce przygotowań kajakarskich i wioślarskich olimpijczyków. To się chyba niektórym panom, jakby to powiedzieć, udzieliło. Pozazdrościliśmy, tak? Nieważne, czy w wannie woda jest, nie? Jest relaks? Woda będzie po finale. A zwariowaliście, przepraszam? Dzień dobry. Polsko-ukraińska drużyna bobsleistów jest już gotowa do startu. Chłopaki zostali zainspirowani przez Dariusza. Dariusz kocha bobslej, ale przede wszystkim kocha być w wannie. Chyba wiosłował wczoraj za dużo. Też mu wałcz za mocno wszedł. Ale masz tak profesjonalnie. Byłeś u lekarza, czy sam to robiłeś? Lekarza. Naprawdę byłeś u lekarza? Tematy tu jest. Bacha. Ja jestem przekonana, że to jest od tego, że za dużo wiosłował. Na pewno nie od późnych powrotów do hotelu. I to się nazywa zaufanie do pracownika. Poznajmy wyczekiwany projekt. Zawsze chciałam tak to zrobić, tak wiecie. No co? Nie, patrz, gdzie ty tyle wykładziny zielonej kupisz. To jest ten trawnik, którego nie zniszczyliście. O, to ja bym tu zrobił takie, jeszcze patrz. Takie dziub, 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 styropian. Nie ma styropianu, dlatego że na szczęście nie będziemy nic ocieplać. Dom miał niedawno odnawianą elewację, więc nie musimy nic z tym robić, ale zadbamy o to, co przed domem, czyli zbudujemy mały taras oraz zaopiekujemy się altaną, w której będzie cudowne miejsce do grillowania. Też wymienimy płot, bo ten nie nadaje się absolutnie do niczego. Dareczku, tutaj masz do zrobienia taką szafę i tutaj masz do zbudowania taką dużą zabudowę, tutaj być może takie małe biureczko. Tu jest taka biblioteka bardzo fajna i kilka szaf. Czekam. Pogięło cię?
Dobra, słuchajcie, wchodzimy do części dziennej. Układ się tutaj nie zmienił. Część kuchenna to zabudowa w kształcie litery L. Stanie tutaj też duży stół. Na ścianie w kuchni pojawią się panele, które przechodzić będą do salonu. Tam po lewej stronie będzie ława do siedzenia. Koło kanapy pojawi się fotel oraz oczywiście stolik kawowy. Telewizor będzie wisiał po lewej stronie kominka. Tam postawimy też szafkę. Naprzeciwko okna stanie duża biblioteczka. W kuchni i salonie panować będzie styl industrialny, ale jednocześnie bardzo przytulny. Pokój najstarszego syna do tej pory był niestety mocno dziecięcy, więc będzie znowu styl industrialny, pojawią się czarne elementy. Pokój Kamili. Kobiece bardzo. Pokój starszego syna to duże łóżko, szafa i biurko. Pokój Kamili, szafa w tym samym miejscu co w pokoju brata, ale biurko będzie naprzeciwko łóżka. Pod oknem stanie mini kanapa. Teraz przechodzimy do najtrudniejszej przestrzeni. Przestrzeń ze starej obory, zero intymności. Dareczku, ja takie mam do ciebie pytanie. Wytłumacz pokój z intymnością, co to jest. No zawstydził się, no. Dobra, i teraz to było tak. Właśnie intymne. Nikt mi nie przeszkadza, byłem sam ze sobą. Przestrzeń wydzielona ze starej obory zostanie podzielona na pokój Patryka. Tam stanie łóżko z miejscem do przechowywania, biurko i oczywiście szafa. Wydzielimy też garderobę i dzięki temu oddzielimy sypialnię rodziców od pokoju syna. W sypialni na ścianach pojawi się zielony kolor. Do tego fototapeta z motywem liści. Naprzeciwko łóżka stanie konsola. Tu pojawi się też rozwiązanie, które można wykorzystać w słabo doświetlonych pomieszczeniach. Łazienka. Styl trochę industrialny, ale jednocześnie bardzo przytulny. Pokażemy wam w tym odcinku, jak uzyskać taki efekt. Dwie szafki, dwie umywalki, bardzo duży prysznic i zabudowana pralka i suszarka. Klimat znowu industrialny, ocieplony kaflami w stylu retro. Dobrze, Iwan, walcz, znaczy wałcz. W wałczu będziemy walczyć. Ten remont to jest walka, a my jesteśmy Twitter. Tylko jedną telefon. Z walczących stron. Do roboty. Ktoś tu cię chyba zaczyna wyręczać. No nic, kolejne dni upływają pod znakiem ciężkiego treningu siłowego. Lonia i duży Iwan walczą z czymś, co na razie nie wygląda, ale wkrótce ma stać się stylową łazienką. Chłopaki równają wszystkie posadzki, by wkrótce układać podłogi. Wnętrze na razie świecą pustkami, ale to się niebawem ma zmienić. Lecimy do sklepu. Ja usłyszałam ostatnio od znajomego, jak ja ci zazdroszczę, bo ty wchodzisz do sklepu i ty wszystko wiesz już, co można wybrać. Tak. My w tym jesteśmy od kilkunastu lat i znamy dobrze produkty, więc robiąc te setki projektów, już wiemy, co z czym będzie pasować. Ale rozumiemy, że wy nie musicie tego wiedzieć, więc przed państwem tablica inspiracji. Mamy gotowe zestawy, możemy sobie podejrzeć, co do czego pasuje, jaki blat, do jakich płytek, ewentualnie do tego, jakie też możemy dopasować uchwyty. Jeżeli już wiecie mniej więcej, że okej, okay, to wtedy idziecie sobie o tutaj. Jest na przykład taka pani Oliwia. Dzień dobry. Dzień dobry. I słuchajcie, pani Oliwia doskonale wie, w jaki sposób zaprojektować kuchnię, ponieważ jest projektantem. Od czego zaczynacie cały proces? Wymiarowanie pomieszczenia. Później wybieramy fronty. Wybieramy, jakie są potrzeby klienta. Mhm. Tak. I co potem? Ile trwa taki projekt? 2 godziny. To jest pierwsze spotkanie. Oczywiście coś robimy źle. Coś robimy źle. Długo nam to wychodzi wszystko. Korzystamy czy wiemy? No. No my wiemy, ale polecam, bo to jest dobre rozwiązanie. Można przyjść do sklepu na 2 godziny i kuchnia jest gotowa. No mniej więcej tak to wygląda. Więc jeżeli chcecie uzyskać pomoc, to pamiętajcie o Centrum Zarządzania Wszechświatem Kuchennym. W każdym sklepie ono jest. Yo! Ale młodzieżowo zakończyłam, widziałaś? No elo, mordeczko, dałaś radę. A w Papowie pracę nie zwalniają ani na chwilę. Chłopakom chyba naprawdę udzielił się duch sportu tak silnie obecny na Pojezierzu Wałeckim. Mamy już częściowo nowe tynki, ściany oraz podłogi. W łazience pojawił się już nawet brodzik, więc wydaje się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tymczasem Dorota spotyka się z Elą, aby lepiej poznać historię jej rodziny. Pierwszy moment taki bardzo mocny. Śmierć taty. Tak. Ile miałaś lat? 12. Szpital to był nasz drugi dom. Mama jak nie była w pracy, no to znów była z tatą gdzieś tam po szpitalach. Słuchajcie, musicie sobie poradzić, muszę jechać tam, muszę jechać tam. No i cała odpowiedzialność jako mnie najstarszej za to, co się dzieje w domu. Drugi trudny moment, śmierć mamy. Albo nie wiedziała, albo ukrywała, albo to się naprawdę potoczyło szybko. 3 miesiące od chwili, gdy się dowiedzieliśmy, już jej nie było z nami. Co to był za rak? Jajniki. Byliście wtedy razem? Do ostatniej chwili. Zmienialiśmy się na zmianę, siedząc przy mamie, przy łóżku. I najmłodszy mój brat miał raptem 6 lat.
No i płakał, był już tak zmęczony i chciał spać, a jedynie tylko ze mną. I siostra mi wywołała: Ela, idź, bo ten Daniel nie pójdzie wreszcie spać. I to była chwila. Weszłam na górę, przytuliłam go, żeby usnął. I słyszałam krzyk siostry. Ten moment, gdzie mama zginęła. Czekała, aż wejdziesz z pokoju. Tak myślę. Bo nie zrobiła tego przy siostrze, przy bracie. Po prostu czekała na moment, aż wyjdę. Czasami najtrudniej jest pozwolić komuś odejść, nie? Były kilka momentów, że lekarze wręcz nas ganili za to, że przerywamy jej śmierć, tak zwaną agonię, bo to był epizod w szpitalu. Później zabraliśmy ją na własne żądanie, bo zawsze jej życzenie było umrzeć w domu wśród swoich, a nie w szpitalu. I udało się. Udało się, no spełniłam jej marzenie jedno. I później drugie, że jesteśmy razem, trzymam tą rodzinę razem po prostu. Dałaś nowe życie swojemu rodzeństwu. Ja po prostu robiłam swoje. Żyłam do przodu, ciągnęłam jak mogłam, starałam się stworzyć ten dom i żyć. Myślałaś sobie kiedyś, kurde, to jest ten czas, kiedy mogłabym sobie studiować, chodzić na piwo, chodzić na imprezy. No tak, nie miałam takiego życia. Czekałam na swój moment. Teraz jest ten moment, trochę? Trochę tak. Teraz już jestem w tym momencie, co niektórzy mówią, że po 40 odbija. W tej chwili mogę wszystko. No i staram się czerpać życia, ile mogę. Znalazłaś też miłość wielką. Nigdy nie sądziłam, że mnie to spotka. Spotkało. Długo szukałaś? Ja nie wiem, czy ja szukałam. Chyba nie szukałam nawet, po prostu ona mnie znalazła. No jak tak. O nim myślisz i mówisz, to masz łzy w oczach, to jest coś pięknego, wiesz? To jest właśnie chyba miłość, nie wiem. A dlaczego jestem taka silna? No bo właśnie czuję te osoby za sobą. Wiem, że mam oparcie i dlatego jestem taka, jaka jestem. No, zawsze jestem sobą. Superbohaterowie to nie są ludzie z pelerynami, tylko to są właśnie tacy ludzie, którzy w odpowiednim momencie umieli podjąć dobrą decyzję. I to jesteś ty. Wracamy do remontu, bo tu pojawiają się już pierwsze zwiastuny designu. Darek walczy już z tarasami. W kuchni pojawia się zabudowa, a przy drodze trwa operacja ogrodzenie. Zaprzyjaźnieni partnerzy doskonale wiedzą, co robią, bo takie rozwiązania na lata to ich chleb powszedni. Pod dom docierają też nowiutkie drzwi, które wkrótce wydzielą pomieszczenia we wnętrzach. No szefowo, idzie wam chyba jak po przysłowiowym maśle. Ja wiem, że jesteście strasznie ciekawi, jak to się w ogóle dzieje, że my umiemy robić remonty w tak krótkim czasie. Odpowiedzią jest A, odpowiednie przygotowanie, B, odpowiedni ludzie. I naprawdę te ekipy, z którymi pracuję, nieważne czy moje stałe ekipy, czy współpracownicy, jak na przykład Darek, który zajmuje się ogrodzeniami, to są totalni profesjonaliści. Jesteśmy w miejscu dosyć mocno rustykalnym, a jednocześnie nowoczesne ogrodzenie. Dokładnie. Nowoczesny wygląda design idealnie. W takim anturażu całym. A co najważniejsze, ogrodzenie na pewno posłuży długie lata. Jest pomalowane farbą proszkową, ocynkowane. Czyli jeżeli chodzi o czynniki atmosferyczne, wodę, to w ogóle możemy się nie martwić. Dokładnie. Jest idealnie przystosowane do takich czynników. Wszystkie nasze bramy przystosowane są do automatyki, więc dzisiaj mamy bramę bez automatu, ale klient w każdej chwili może dokupić automat, a brama jest na to przygotowana. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dzięki. Mega robota po prostu. Dzięki. Halo! Oho, stolarz się chowa. Czyżby nie dowiózł? Darek! Przypomnij mi, jak masz na imię? To, że zacząłeś nosić okulary, nie oznacza, że również zapominasz ludzi, czy też twoja starość idzie w tym kierunku. Ale nie, ale mogę zrobić na przykład inaczej. Darek, dlaczego te meble tutaj stoją? Patrz. Jakie meble? Wiecie, dlaczego dobrze nam się pracuje z Darkiem? Bo ja mogę go ochrzaniać, być na niego zła. On tak odwraca kota ogonem, naprawdę współczuję jego żonie. Tutaj miała stanąć szafa, którą miał zbudować Darek. I tutaj w tej chwili stanie szafa modułowa Atomia, tę, którą tak bardzo lubimy, gdyż Darek się niestety nie wyrobił. Kojarzycie takie zdanie, oksymoron, nie? Na przykład oksymoronem jest ciepły lód. Terminowy stolarz. Milcząca Szelongowska? Kto kuchnię zrobił? Jemu to przez gardło raczej nie przejdzie. Jakiś zakład. A kto ją tutaj nam pięknie zamontował? Nie usłyszymy. Ja zazdrosny nie jestem. Swoją wartość stolarską znam. I nareszcie jest perełka, moi drodzy. To zrobił Darek!
Co ten Darek zrobił? Boże, jakieś dwa tarasy zrobił, naprawdę, Poczekaj, jeden regał. Darek miał zrobić garderobę, bo zobaczcie, tutaj nam nareszcie... Ale zrobi nam Artur! Zrobi ją Artur! Tak. O, dobrze, że drzwi niesie już Iwan i Bacha, nie? Mhm. Prawdopodobnie Artur, przez to, że zawsze jest na czas, zawsze po sobie sprząta i zawsze go super chwalimy, to jest takim pupilkiem naszym i oni go wszyscy nie lubią za to. A Artur jest po prostu super. Darek, chciałby ci bardzo podziękować, że przejąłeś za niego ogromną szafę przedpokoju, że przejąłeś za niego garderobę oraz że przejąłeś jeszcze blaty w pokoju chłopca, bo Darek ma też swoje ograniczenia. Nie widział ich, ale ma już okulary. Teraz. Więc bardzo ci, Darek, dziękuję. Artur? Nie, bardzo ci, Darek, dziękuję. Aha, okay. I to właśnie on myśli w środku, w sobie. A teraz milcz. Znając Darka, na pewno za moment wymyśli coś, co skruszy chwilowy serca lud Szelongowskiej. Dajmy mu czas, a tymczasem patent. Malowanie ciemnym kolorem to oczywiście przede wszystkim dobry wybór farby, ale najpierw musimy zacząć od dobrego odcięcia. Stosujemy taśmy, które są do odcinania kolorów. Przyklejamy je do ściany bardzo dokładnie i równo. Jeżeli tak zabezpieczymy ścianę i mamy dobrą farbę, to jest pewność, że efekt będzie cudowny i fantastyczny. A teraz się ktoś delikatnie pochwali. Spełniło się moje marzenie, projektanta wnętrz przysięgam, bo mam swoją własną, stworzoną przeze mnie paletę kolorów podstawowych. Ja jestem naprawdę mega dumna z tej palety kolorów. I to są takie kolory, które sprawdzą się w każdym wnętrzu i będziecie mieli pewność, że on jest dobry. Ale oczywiście poza kolorem liczą się też właściwości farby. Ona jest plamoodporna, bardzo dobrze kryje, a poza tym ma matową, oddychającą powłokę. To jest bardzo ważne. I co tam, Dareczku? Uchylisz rąbka tajemnicy twojego powrotu do gry w pierwszej lidze? No dobra, kochani, zdradzam wam już pomału mój plan, jak wkraść się w łaski pani Doroty. Zostało mi trochę desek z tarasu. Pomyślałem sobie, że zrobimy taką długą, 3-metrową donicę na całą długość tego tarasu. Nie wiem, czy to się Dorocie spodoba, natomiast ja zabieram się do pracy. Drodzy panowie, jeśli zasiedzieliście się na grillu i chcecie wkraść się w łaski waszych kobiet, potrzebujecie kilku desek, dotnijcie na odpowiednią długość. Elementy łączcie za pomocą gwoździarki lub wkrętów i jak to tam dalej szło, drogi stolarzu? Pamiętajcie, żeby wyłożyć dno, później tylko folia, sypiecie ziemię i zobaczycie uśmiech na twarzy i wam przebaczy wszystko. O ile właściwie skojarzy ten kształt. Tyle lat. To jest, przepraszam cię, groźba? Chcesz mi tutaj wsadzić i zakopać? Dlaczego? Dlaczego promujesz, tak pomyślałam i pomyślałam, dlatego, nawet, że poczekaj, jesteś miły? Czy dlatego, że promujesz Artura, tak? Dlatego bym to zrobił? No co, ty po tylu latach znajomości możesz promować kogo chcesz. Jaka trumna? Taka skromna dla królowej matki? A gdzie szary kolor? A gdzie wyściełana w środku? No błagam cię, trumna. No, super, zrobiłeś donicę. A gdzie jest grill, który miałeś kupić? O, Dorota, na samo słowo grill. Ja już się cały trzęsę. Proszę, ja błagam cię, niech nie będzie tutaj ciebie, grilla, proszę cię. Pół ekipy się trzęsie na całą nazwę. Dobra, czyli Dariusz nie kupił grilla, żeby ekipa go nie wykorzystywała i pracowała, tak? Tak, to sobie tłumacz. To ja tutaj zobaczę, magiczna sytuacja się właśnie wydarza. Magiczna sytuacja wygląda tak. Pokazać ci, Chad? Patrz. Wchodzisz sobie na stronę, dział ogród, proszę bardzo. Wchodzimy na grill ogrodowy. Gazowy weźmiemy, co? Ten jest ładny, zobacz. No ładny, ma miejsce na przechowywanie. Klikamy sobie go do koszyka. Ja mam pomysł. Zamów grilla. No, nie? Zamówione. Zobaczymy, czy ten grill nie wpłynie na terminowość wykonywanych prac. No chyba, że gazu zapomną dokupić. Trzeba jednak przyznać, że sam zakup dodatkowo zmotywował stolarza i jego zespół, bo prace nad wiatą ruszyły z kopyta. Lonia i duży Iwan od kilku dni praktycznie nie wychodzą z łazienki, ale widać, że ich wysiłki dają już wyraźne efekty. Przedfinałowy poranek zaczynamy od krótkiego wyznania matki prowadzącej. Słuchajcie, ja bym chciała, żeby to zupełnie inaczej wyglądało dzień przed finałem. Tutaj tak naprawdę powinny być ostatnie prace wkładania mebli, a nie sytuacje jeszcze szlifowania sufitów. Nie wszystko jest jeszcze pomalowane. Jest mnóstwo niedoróbek, jest nieskończona boazeria, drzwi są niezałożone cały czas. Rozbabranie pełne. Pracujemy właśnie nad szumnie zapowiadaną niespodzianką, a tą niespodzianką jest tam taram taram. Okno świat. To nie jest okno na świat. To jest okno na LED, tak można powiedzieć. Okno w pomieszczeniu, które jest bez okna. Bardzo trudna sypialnia. Zwykłe plafony LED. Tu tych plafonów będzie 9 połączonych. Dzięki ich budowie mamy naturalne szprosy. I to wszystko ląduje na ścianie i dzięki temu mamy cudowne okno. Uwaga! Tadam! Tadam! Stała się jasność i to jest fenomenalne. Chłopcy, możecie zgasić. Ło, ale tutaj jest słonecznie teraz! Biorąc pod uwagę wcześniejsze skręcanie paneli, sam montaż na ścianie to pikuś. I co teraz?
Będzie o tym, czego nie ma. Na przykład tutaj drzwi nie ma jeszcze, ale już są elementy, żeby te drzwi za chwilę zrobić. Natomiast tutaj drzwi są. Zobaczcie. Pek, 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 jakie one są ładne. Ozdobna jest czarna klamka, która się wyraźnie odcina. Mają świetnie wykończone krawędzie, a oprócz tego są pokryte specjalną farbą akrylową, ale utwardzoną za pomocą UV. I to znowu, to jest, słuchajcie, trwałość. My powinniśmy, słuchajcie, już w tej chwili zamykać remont. To już powinno być przygotowanie do sprzątania. Ale jak mamy zamykać remont? Iwan, a o czym tam gadacie? Miło jest? Tak. No. Miło jest. W takim razie pozostańmy w klimacie miłych konwersacji. Dorota odwiedza przyjaciół Eli na wspólnym pikniku. Nasza bohaterka odegrała w życiu wielu z nich szczególną rolę. Jak ty ją poznałaś? A my się poznałyśmy na treningu, jak kajaki zaczęłyśmy trenować. I od razu poczułam serce. Ile to było lat temu? Miałyśmy po 13. Mieszkałyście obie tutaj? A już się rozklejasz naprawdę? O Boże, jakie to jest cudne. Wyjątkowa babka. Och, no właśnie. Zawsze mogłam na nią liczyć. Jak przyjeżdżam tu, mam mamę, ale gdyby nie miała gdzie, zawsze mogę na nią liczyć. I wiem, że jeżeli coś by mojej mamie było, ja mogę dzwonić i powiedzieć: Ela, przyjedź, Ela, potrzeba mamie coś. Jest jeden telefon. A miałeś taki moment, żeby jej powiedzieć: Elka, może pomyśl o sobie, a może coś byś zrobiła dla siebie? Parę lat temu jej powiedziałam: weź się za sporty, weź się za to, weź się tamto i zajmie się w końcu sobą. Posłuchała cię. Posłuchała mnie, tak. Tak, patrz, patrz, kto tam przyszedł. Posłuchałaś, że kazałam ci się wziąć za siebie też. I tak, zacząć się... dużo zawdzięczam Edycie. My się zawsze wspierałyśmy. Poznałyście się w pracy. W pracy. Macie też wspólną historię, dosyć trudną. No, moja wnuczka urodziła się ze śmiertelną chorobą. SMA to jest rdzeniowy zanik mięśni. Powoli dziecko gaśnie. Lek na SMA, który jest w Polsce nierefundowany, kosztuje prawie 10 milionów złotych. Tu było szczęście, że moja wnuczka jeszcze nie miała rzutu choroby. Także jest całkowicie sprawna. Ojejku, jak cudownie. No. Jeszcze jak zbieraliśmy pieniądze, to mi Ela bardzo dużo pomogła. Licytacje. Ja nie umiem obsługiwać na przykład wielu rzeczy. Mm-hmm. Ela dla mnie tyle zrobiła, a jeszcze takie podtrzymywanie na duchu. Cały czas mówiła, że się uda. I udało się. I udało się. Takie historie są dodatkowym paliwem dla całej ekipy totalnych remontów. A co tam na budowie, pani kierowniczko? Kuchnia, słuchajcie, już jest. Zobaczcie, jest blat drewniany. Tutaj mamy fantastyczny piekarnik i tutaj przechodzimy sobie do zmywarki. To jest sprzęt, którego tutaj absolutnie wcześniej nie było. Zmywarka bardzo funkcjonalna, pojemna, nie tylko dlatego, że to jest 60, ale znowu, nie mamy tutaj dodatkowego kosza na sztućce, bo jest sobie kosz tutaj i nie zabiera nam to miejsca na dole. Ja to bardzo lubię. I teraz uwaga, ona jest energooszczędna. Mniejsze zużycie wody, mniejsze zużycie energii i jeszcze do tego cicha, więc wszystko w jednym, nie? Pora na wiatę, bo wróbelki ćwierkają, że grill doleciał. Ogień! Woda! Powietrze? Ziemia. Tak, to jest właśnie dział projektancko-dekoracyjny. Nie znacie na przykład Damiana, bo Damian bardzo szybko przemyka. A teraz wam pokażemy, jak w takim teamie bardzo szybko urządzić sobie kawałek tarasu zadaszonego. Mamy grill, który nam przyjechał, jest piękny, fantastyczny, gazowy, superancki. Teraz musimy przynieść stół. No właśnie, chłopcy idą po stół. Ale poczekaj, tam człowiek zmoknie, jak my zabierzemy stół. Baha, tam śpi! Dobra, idźcie, idźcie. Wiata była zastana. Brakowało jej wykończenia podłogi, zrobienia ścianki oraz mebli i my o to wszystko zadbamy. Tego typu rzecz w ogrodzie to jest dodatkowe pomieszczenie. Myślę, że to będzie po prostu takie miejsce, które przez 3-4 miesiące w roku będzie żyć absolutnie. I jak widzicie, też mebluje się teraz wnętrze. Szybciej, szybciej! To przyspieszamy! Chłopaki kończą walkę z łazienką. Artur finiszuje z kuchnią. Nowe gustowne lampy zwiastują ustawienie dużego stołu, który wjedzie tutaj niebawem. Sypialnie też są już na ukończeniu. Nadszedł czas na ostatnie malowania, skręcania i poprawiania. Na dachu trwa naprawa uszkodzonego komina. Anturaż nie pozostawia złudzeń. Już jutro finał. Rzeczy, które dzieją się zawsze w dniu finału od rana. Meblowanie, akrylowanie, silikonowanie i dekorowanie. Ale też wyposażamy dom naszych bohaterów we wszystkie niezbędne rzeczy. I to są zarówno sprzęty, ale też na przykład utensylia do gotowania, garnki najwyższej jakości. Wszystkie rzeczy, które sprawią, że oni tutaj wejdą i po prostu poczują się jak w domu. I ten dom będzie funkcjonalny nie tylko dla oczu. Dobra, kto nie marzy o takiej kuchni, ręka do góry.
jest po prostu mega. To prawda, ale zobacz, te garnki pasują, mamy rustykalny Ale styl. Dokładnie tak, zobaczcie. I te garnki wyglądają patelnie jak żelibne. Tak, one z jednej strony są, słuchajcie, bardzo nowoczesne, a z drugiej strony klasyczny kształt i zobaczcie, jak to pasuje w ogóle do tej całej kuchni. I tu twórca szafy, proszę bardzo. To jest garderoba stworzona z mebli modułowych. Proszę, bo mnie tak ustawiłeś, że nie mogę wyjść. Jeżeli stolarz na przykład wasz będzie miał gorszy dzień, albo wyjedzie do Egiptu, zgubi okulary, nie będzie nic widział, to możecie zawsze skorzystać z mebli modułowych. Chciałabym, żebyście sobie na koniec podali ręce. Widzisz mnie? Tak. Podaliście sobie ręce? Tak. To była taka prawdziwa, męska, odważna scena pojednania. Jeżeli chcecie często zmieniać u siebie, na przykład galerię obrazów, to nie musicie wiercić w ścianach. Wystarczy, że użyjecie czegoś takiego, to się nazywa rzep montażowy, moi drodzy. Naprawdę wytrzymała rzecz, na przykład tego typu rzepy są do 4 kg. Rozdzielamy je, następnie łączymy ze sobą, zdejmujemy folię ochronną, przyklejamy do ramki, potem odklejamy obie folie ochronne i przyczepiamy do ściany. Istotne jest to, żeby potem odpiąć obrazek i chwilę odczekać. Strasznie się cieszę w ogóle z tego odcinka i cieszę się, że poznałam tych ludzi, bo to jest niesamowite zobaczyć, jak wielką siłę może mieć rodzina i zobaczyć, że naprawdę miłość potrafi zwyciężyć absolutnie wszystko. Mam nadzieję, że Ela będzie tutaj szczęśliwa i że ten dom będzie teraz spełnieniem nie tylko marzeń jej mamy, ale też po prostu Eli. Ja się boję, że nie wytrzymam. Zacznę ryczeć albo pajacować. Dasz to będzie dobre. Ciekawe, czy ktoś przyjechał. Anka chyba jest, nie zawiodła, no, co? No, chyba nie zawiodła nas, nasza rodzina. A jak nam zrobili sypialni? Basem? Do kompania od razu wnioskać. Ale to znaczy, że nas znają. Wiedzą, no że lubimy wodę. No właśnie. Zobacz. Jest na komin to zrobiony. Patrz, ogrodzenie. O Jezu. Ja bym chciała płakać tylko. O dzień Jezu, dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Chodźcie, kochani. Piękny. To jest wasz nowy płot. A za tym płotem zupełnie nowa historia. Jesteście gotowi na to? Jesteśmy. No to chodźcie. To jest pierwsza rzecz. Dzięki. Często ci się wzrusza wąż? Czasami. Bardzo. Poczytałaj go. Dom na zewnątrz był odmalowany, ale musieliśmy jeszcze naprawić kominy. Do tego dobudowaliśmy ganek. Tam stanęła ławeczka, tam mamy też donicę z kwiatami. W ogrodzie stworzyliśmy dodatkowe miejsce do siedzenia. Wykorzystaliśmy starą, zadaszoną altanę, ale trochę ją zbustowaliśmy. Pojawiła się podłoga, pojawiła się ściana, mamy oczywiście ogromny stół i gazowego grilla. Zadbaliśmy też o nowe ogrodzenie. Padnę chyba. Na razie nigdzie nie padnę. Tak, zapraszam. Nie wiem, czy mogę krzyczeć. Możesz. Możesz wszystko. Z sieni zniknęła stara szafa z lat 90. Zastąpiliśmy ją białą, modułową szafą. Pojawił się fotel bujany. Wymieniliśmy oczywiście podłogę, mamy czarne kafle, a na tym dywan z naturalnych materiałów. Witajcie w domu, chodźcie. Wracamy po przerwie. Zaczniemy sobie od łazienki, dobra? Zapraszam. Muszę. Mogę skakać. Chyba z lewy. Wbiliśmy się rano. Dajcie, no bo rano wszyscy kuchni. Szybko. Łazienka miała duże gabaryty, była tam wanna, był prysznic i właściwie nic poza tym. W tej chwili mamy klimat loftowy. Dwie szafki umywalkowe, prysznic, który jest naprawdę sporych rozmiarów. Pralkę i suszarkę ukryliśmy w szafie. Na podłodze są kafelki, które przypominają kamieniczne stare kafle, a na ścianach cegiełka z czarną fugą. I kuchnia. Olbrzymia. No to jest to marzenie. Wreszcie się zmusimy przy dużym stole i mój blat roboczy. Twoje królestwo. Tak, moja kuchnia. Nie na darmo będzie wyglądał tak, jak wyglądasz. Tutaj w kuchni stanął ogromny stół z
spokojnie zmieści się przy nim cała rodzina. Dzięki zastosowaniu triku ukryliśmy część szafek wiszących we wnęce i uzyskaliśmy kształt litery L. Jest dużo miejsca do przygotowywania posiłków, jest piekarnik z płytą i wysoka lodówka. O, i kominek został. Cudownie. Pięknie. Cudownie. Wcześniej ten salon był po prostu wielkim korytarzem, w którym stała kanapa. Kanapa została w starym miejscu, ale jest dużo wygodniejsza. Zajęliśmy się starym kominkiem, w tej chwili wygląda bardzo nowocześnie. Pod oknem pojawiła się długa ława z miejscem do przechowywania, to jest dodatkowe miejsce do siedzenia. Jeżeli chodzi o bazę, mamy starą cegłę oraz boazerię. Zawsze dla ciebie najważniejsze były dzieciaki, to teraz zobaczymy ich pokoje, to? No tak, tak. No tak. Od Mateusza oczywiście. Zaczniemy. O, to jest Mateusza pokój? To jest Mateusza pokój. O Boże, to na to. Masakra. Myślę, że będzie zadowolony. Zadowolony? Ja myślałam, że to nasza sypialnia. Nie. Pokój Mateusza przestał już przypominać pokój dziecięcy. Mamy łóżko, jest biurko, mamy miejsce do przechowywania i to wszystko w takim loftowym, fajnym, męskim stylu. O Jezu! To jest tam mini pokój? Jać. Nie no, przeszliście nasze najśmielsze oczekiwania. Kurde. Pokój Kamili, zniknęło ogromne łóżko. Łóżko jest normalnych rozmiarów, a całość pastelowa, dziewczęca, ale jednocześnie już dorosła. Myślę, że ten pokój jest bardzo przytulny, ale jednocześnie też funkcjonalny. Każdy ma swój azyl i jeszcze tak gustownie urządzony. Chodźmy pięknie. Do azylu. Patryk, jest troszkę inaczej, jak widzicie. Garderoba! Ja cię kręcę. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że Patryk ma drzwi do pokoju i nie ma nas do tych. Pokoju. O rany! O ja. Brawo! I być może też ktoś jeszcze ma intymność w tym momencie. Nie wiem, poczekajcie, no kto. No właśnie! Szafa, garderoba i dopiero my! Dopiero my! O ja. Ale coś wam teraz pokażę. Okno! Podzieliliśmy jeden wielki pokój, w którym spał Patryk i w którym była sypialnia rodziców na trzy pomieszczenia. Pokój Patryka, jest szafa, jest łóżko z miejscem do przechowywania, jest też biurko. Mamy wyodrębnioną garderobę i mamy sypialnię. Co prawda bez okna, ale z oknem sztucznym, dającym bardzo dużo światła. Do tego zielony kolor, fototapeta, konsola i oczywiście bardzo wygodne łóżko. Ela, pokazałaś, jak ważna jest siła rodziny i jak to wszystko cudownie może wyglądać. I to był odcinek o wielkiej miłości. Tyle mogę powiedzieć. Ela powiedziała coś najważniejszego. To ludzie są najważniejsi w życiu. Nic więcej. A teraz zaprośmy ich przyjaciół. Co ja mam w sercu? Radość, przede wszystkim szczęście. Wiem, że mam wspaniałych przyjaciół, rodzinę, siostrę. I pamiętajcie, że remonty Szelongowski to nie ściema. Za wspólne chwile inspiracji dziękuję sponsor programu, dystrybutor mebli kuchennych i łazienkowych, Castorama.